Pierwsze kółka rolnicze na ziemiach polskich powstały w 1862 roku, natomiast pierwsze koła gospodyń wiejskich w roku 1866. W starostwie powiatowym w Sieradzu świętowano obchody 150-lecia powstania tych organizacji. Otwarcia uroczystości dokonał Stanisław Gipki, przewodniczący Rejonowej Rady Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu. Jeszcze dzisiaj też niektóre kółka rolnicze prowadzą działalność. Jeszcze są kółka rolnicze na naszym terenie, gdzieś około 40, których jest, prowadzą działalność gospodarczą. Mają kombajny, usługi rolnicze, inne zajmują się transportem, następnie inni handlem, usługami, warsztatami. I jak to może tak jeszcze działa? I to dzięki tym ludziom, tym aktywnym, którzy wyrośli w kółkach, w dalszym ciągu możemy być dumni z tego, że jeszcze ta organizacja na terenie naszego kraju istnieje i ma duży autorytet. Koła rolnicze i koła gospodyń wiejskich tworzą się i działają na wsiach całego kraju po dzień dzisiejszy. Pewnego razu zainteresowało mnie, dlaczego w innych wioskach są koła gospodyń, a u nas zostało ono zawieszone kilka lat temu. I postanowiłam tak długo walczyć, żeby je odnowić. I już niedługo będziemy mieli 5-lecie reaktywowania naszego koła, także no i jesteśmy po prostu zdumione, że daje nam się tak działać w tym kole i praktycznie corocznie brać w kilku imprezach udział. A na czym polega działalność kół gospodyń wiejskich? Koło gospodyń wiejskich w Stoczkach na co dzień zajmujemy się użyczaniem naczyń po prostu do celów, na przykład jak jest jakaś impreza, dajmy stypa czy coś takiego, robimy jakieś ręcznie robione kwiatki. Na przykład prowadzimy swoją kronikę, bierzemy udział też w różnych imprezach, tak jak na przykład dzisiaj wyjeżdżamy do Warszawy na stoły wigilijne, na stoły wielkanocne w Sieradzu. No po prostu spotykamy się z kobietami, żeby porozmawiać o swoich problemach. Przede wszystkim jest to działalność prorodzinna, takie jak prowadzenie programów zdrowotnych, programów dla dzieci, kolonie, zimowiska, wszelkie inne takie jak choinki, Dzień Dziecka, no i wiele innych takich, każde koło u siebie po prostu wie, co mu jest potrzebne. Uroczystości towarzyszyły występy zespołów ludowych, wystawy rękodzielnictwa, zdjęć historycznych i kronik.